Dzisiaj czujcie się powitani przez te dwie sztuki broni, bo będzie o zabijaniu. No i winienem wam jestem przeprosiny, bo znowu mnie długo nie było. No wybaczcie, musiałem pisać. Pisałem swoją powieść najnowszą pod tytułem Symfonia Życia. Nie pytajcie mnie, kto ją wyda, bo jeszcze nie wiem. Ona w tej chwili jest u beta readerów. Kto to jest beta reader? Beta reader to jest taka osoba, która jest bardzo dzielna, dlatego że decyduje się na przeczytanie półproduktu, czyli książki, która jeszcze ma pewne niedociągnięcia stylistyczne, literówki, w której fabuła się zmieni jeszcze, i to jest osoba, która mówi: OK, ja to przeczytam i podeślę autorowi jakieś sugestie. Tych beta readerów trochę już mam. To są osoby bardzo wierne, lubiące czytać moje książki, no i ja jestem im wdzięczny, bo dzięki nim książki są lepsze. Zresztą to jest ciekawa w ogóle idea. Dawno temu pisarz pisał książkę sam, a w dzisiejszych czasach to się troszeczkę zmienia. Nie tylko pomaga mu redaktor, ale no tak w moim przypadku jest również ci beta readerzy. Mam wrażenie, że to jest dosyć sensowna idea. Ktoś mógłby powiedzieć: to co, przybyłek, sam nie umiesz napisać książki? No umiem. Ale z beta readerami wychodzi mi książka lepsza. Ciekawe, prawda? No i oprócz tego, że napisałem tę Symfonię Życia, to jest książka mało science fiction, bardziej taka obyczajowa. To kobiety się ucieszą na pewno, bo jest tam dużo o miłości, jak to się mówi. A mężczyźni chyba też się ucieszą, bo ta książka jest o mężczyźnie. Właśnie taka opowiada chyba o dosyć istotnych wyborach w ciągu życia. I pisałem też opowiadanie do takiej antologii Volsung. Tak wygląda pierwszy tom tej antologii. Tutaj mojego opowiadania nie ma. Moje opowiadanie pod tytułem Simon będzie w drugiej części. No i też mi to trochę czasu zajęło. Kiedy ja piszę, to bardzo mi jest trudno skupić się na czymś innym. Dlatego nie było vloga. No ale już skończyłem pracę nad tymi dwoma tekstami, więc jest czas na vloga. Zanim jednak przejdę do głównej części, może krótki komentarz na temat tego, że mamy nowego prezydenta. No więc mamy pana Dudę. Ja się może nie będę wypowiadał na temat tego, jaki to jest to prezydent, bo nie wiadomo jeszcze, jaki będzie. Chociaż można się domyślać, no ale. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy jeszcze nie wiadomo było, kto zostanie prezydentem i były te debaty między panem Komorowskim i panem Dudą, zauważyłem, że się wyroiło mnóstwo takich ekspertów od debat i od oceniania, jak kto wypadł, kto był pewny siebie, kto się spocił, kto miał jaką mowę ciała i tak dalej. I ja się zastanawiałem, o co chodzi. Czy o tym, kto ma być prezydentem, ma decydować to, czy on się poci, czy się nie poci? Czy dobrze wygląda przed kamerą, czy źle wygląda przed kamerą? Czy jest pewny siebie, czy jest niepewny siebie? To kogo my wybieramy, przepraszam bardzo? Aktora czy prezydenta? Jeśli chodzi o swobodę przed kamerą i o swobodę przy wystąpieniach publicznych, to ja bym się na prezydenta nadawał, prawda? Bo ja się dobrze czuję i przed kamerą, i podczas wszelkich wystąpień. Mogę występować przed setką ludzi, przed tysiącami ludzi. Nie odczuwam żadnej tremy, pozbyłem się jej kilka lat temu. No i co? To znaczy, że ja się nadaję na prezydenta, tak? Bo się nie pocę? No zastanówmy się. Mam wrażenie, że rodacy zaczęli troszeczkę naśladować Amerykanów, którzy podchodzą śmiertelnie poważnie do debat telewizyjnych. A przypomnijmy sobie, że chyba pierwsza debata, jaka się odbyła w ogóle w historii, między kandydatem na prezydenta i prezydentem, to się odbyła między panem Kennedym, Johnem Fitzgeraldem Kennedym i panem Nixonem. I wtedy Kennedy pokonał w cudzysłowie Nixona, bo był pewny siebie, bo dobrze się prezentował przed kamerą, a pan Nixon się pocił. I naród amerykański na tej podstawie wybrał kolejnego prezydenta. Przepraszam bardzo, ale komuś się tutaj coś przewróciło, prawda? Odwróciła się jakaś hierarchia wartości. Jak można na tej podstawie wybierać prezydenta, czy w ogóle jakąkolwiek osobę, która ma pełnić jakąś funkcję publiczną i ma się na czymś znać? Po tym mamy wybierać, czy się dobrze prezentuje? Zastanówmy się. Przecież to nie ma sensu. Zatem bardzo proszę, bo ja zauważyłem już, że kwestie imidżu,
kwestie tego, jak się ktoś zachowuje, czy jest pewny siebie, czy jest uśmiechnięty, czy jest rozluźniony, że to zaczyna urastać do rangi wartości, a to jest gówniana wartość, za przeproszeniem. To jest żadna wartość. To, że ktoś jest pewny siebie, to, że ktoś się uśmiecha, człowieka się ocenia po owocach, po tym, co zrobił, czego dokonał i ewentualnie, jeśli to jest kandydat gdzieś na coś tam, to na podstawie tego, co proponuje, a nie na podstawie tego, jak się prezentuje przed kamerą i czy był w stanie pokonać swojego oponenta w walce na szybkie, krótkie argumenty. Pamiętajmy o tym przysłowiu bardzo fajnym: posing is classy, czyli że pauza ma klasę. Kiedy ktoś zadaje drugiej osobie trudne pytanie, złożone pytanie, dotyczące złożonych rzeczy, a państwo to taka duża firma, gdzie jest prawie 40 milionów osób w naszej firmie i szybkie odpowiedzi to są żadne odpowiedzi, dlatego że większość problemów jest dosyć złożona. To jest zasada naczyń połączonych. Jeśli tutaj ujmiemy, to tutaj będzie problem. Jeśli tutaj dodamy, to tutaj będzie problem i tak dalej. W związku z tym debata, w której kandydaci mają 90 sekund na odpowiedź, a później jeszcze mogą siebie zaskoczyć jakimiś pytaniami, naprawdę z tego punktu widzenia, czy ktoś się nadaje, czy się nie nadaje na prezydenta, nie ma sensu. Chyba że wybierzemy sobie aktora. Wybierzmy sobie fajnego aktora, przystojnego, fajnego, albo aktorkę. Ona będzie fikać koziołki przed kamerą, będzie się świetnie prezentować, ale to chyba nie o to chodzi, prawda? Zatem przestańmy patrzeć na image. Bardzo, 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 bardzo proszę. Image służy do tego, żeby zwieść obserwatora. Pamiętajmy. Jeśli ja chcę wytworzyć image, to znaczy, że chcę kogoś oszukać. Nie chcę, żeby ten ktoś wiedział, kim ja jestem, dlatego tworzę image. Dlatego uczę się występować przed kamerą, dlatego uczę się uśmiechać, być pewnym w siebie. Czy mamy stworzyć społeczeństwo, które będzie patrzyło wyłącznie na te rzeczy właśnie i oceniać, kto był lepszy, kto był gorszy? No dobrze. Może następny vlog będzie właśnie o tym, dobrze? A teraz już przejdziemy do zabijania. Prelekcję o zabijaniu ja wygłaszałem już dwukrotnie chyba na różnych konwentach miłośników fantastyki. Poproszono mnie wtedy, żebym koniecznie to nagrał, bo wielu ludzi chciało usłyszeć tę prelekcję, a nie wszyscy mieli taką okazję. Zresztą na ostatnim konwencie, czyli na Pyrkonie, udało mi się pół tej prelekcji wygłosić, dlatego że jakoś się tak rozgadałem i godzina się okazała niewystarczająca. Więc tytułem wstępu. W tej prelekcji będę się opierał na kilku książkach. Po pierwsze, na książce, którą już Wam pokazywałem, czyli Dave'a Grossmana o zabijaniu. Polecam tę książkę gorąco, znakomita pozycja, no nie ma lepszej na ten temat. Po drugie będę się opierał na książce Sebastiana Jungera Wojna Restrepo. To jest opowieść o kompanii Battle, amerykańskiej kompanii, która walczyła w Dolinie Korengal, czyli w Afganistanie. No tam się działo, tam potrafiło dochodzić do 5 wymian ognia w ciągu jednego dnia. Tam naprawdę do siebie ostro strzelano i Sebastian Junger tam był. I w tej prelekcji opieram się też na jeszcze dwóch książkach. Na książeczce, którą już Wam też pokazywałem, to jest Viper Pilot Dana Hamptona, czyli opowieść człowieka, który był pilotem F-16 i walczył w Iraku, zresztą nie tylko w Iraku, ale akurat ta książka jest o Iraku. I książeczka, którą też Wam już pokazywałem, American Sniper, czyli po polsku Sniper. Książka napisana przez nieżyjącego już dzisiaj człowieka, Chrisa Kyla, który walczył w Iraku, był najskuteczniejszym amerykańskim snajperem. No dobrze. O zabijaniu. Mówiąc najprościej, dopóki ja nie przeczytałem tych książeczek, a zwłaszcza Dave'a Grossmana, książeczki o zabijaniu, to nie miałem pojęcia, czym jest akt zabijania, odbierania życia drugiemu człowiekowi na polu walki, bo akurat Grossman się zajmuje tylko jakby wojną. I co wiedziałem? No wiedziałem mniej więcej to, co każdy przeciętny obywatel. Czyli miałem jakieś takie mętne pojęcie
związane z tą rzeczą, czyli z zabijaniem. I to pojęcie wyniosłem z filmów fabularnych, różnych, najpierw rosyjskich, później hollywoodzkich, amerykańskich, no i z książek i z niczego więcej. I Dave Grossman mówi wyraźnie, że to, co wiemy z tych filmów, to, co wiemy z tych książek i również z książek historycznych, to jest bardzo ważne. Dave Grossman mówi, że książki historyczne kłamią. Mówi, że to, co wiemy, jest po prostu kłamstwem. Pierwsza rzecz. Strategie. Grossman mówi, że wmawia nam się, że są tylko dwie strategie na polu walki. Kiedy spotyka się dwóch przeciwników albo dwa oddziały, to mają tylko dwie strategie. To jest walcz lub uciekaj, czyli musisz się bić albo musisz uciekać. Grossman mówi, że to jest nieprawda, że strategie są cztery. Cztery. Zastrasz, to jest pierwsza strategia. Okaż uległość, druga strategia. Walcz, trzecia strategia i uciekaj, czwarta strategia. I teraz jak myślicie, jaką strategię na samym początku zazwyczaj wybiera oddział, który rusza do walki? Czy walcz lub uciekaj? No nie. Okazuje się, że najpierw się wybiera zastrasz, albo uciekaj. Zastrasz albo uciekaj, tak? Zazwyczaj na początku oddziały próbują siebie nawzajem zastraszyć. A dopiero potem, kiedy drugi oddział wskutek zastraszenia nie okaże uległości, to dopiero wtedy zaczynają się zastanawiać, czy walczyć, czy uciekać. Czyli te dwie pierwsze to jest zastraszyć. I jest szereg przykładów od czasów starożytnych do niemal współczesnych, kiedy dwa oddziały ruszały na siebie i robiły bardzo dużo hałasu. Krzyczały, biły w bębenki, trąbiły w jakieś trąby, waliły w kotły. Po co to wszystko było na polu walki? Zastanówmy się. Po to, żeby było fajniej, że ci kotlarze uderzali w te kotły i tak dalej? Nie. To było po to, żeby zastraszyć wroga, żeby narobić hałasu. Te wysokie nakrycia głowy, czaka wysokie. Przecież żołnierz w takiej wielkiej, wysokiej czapce, on się nie może schować za przeszkodę. To jest nielogiczne. A tymczasem właśnie te dziwaczne stroje, często bardzo jaskrawe barwy mundurów, w żaden sposób nie kamuflujące tych żołnierzy, służyły temu, żeby zastraszyć drugą stronę. Szli wielcy, wysocy, czyli mający wysokie czapki, żołnierze, uciekajmy, uciekajmy. Dlaczego jest taka strategia? Zastraszyć. Dlaczego od razu nie strzelają do siebie? Z łuku. Dlaczego nie rzucają włócznią, dlaczego nie strzelają do siebie z broni palnej? Ano dlatego, że jest to atrakcyjniejsze. Zastraszenie przeciwnika jest atrakcyjniejsze od zabicia tego przeciwnika. Jak się okazuje, istnieje potężny opór. Istnieje potężny opór przed zabiciem drugiego człowieka. I co, to jest dziwne? To jest naturalne. Jeśli ja mam zabić drugiego człowieka, tak, mierzę do niego z pistoletu i mam go zabić, to naturalną, zdrową reakcją normalnego człowieka, nie mówimy tutaj o psychopatach, sadystach i tak dalej, jest opór. Jest opór. Żołnierz, który jest na polu walki, jest zwykłym człowiekiem, który ma prawo również ten opór odczuwać. Żołnierz po jednej stronie pola walki, zgodnie z pewną wykładnią historyczną, widział po drugiej stronie pola walki biednego chłopa jakiegoś, pańszczyźnianego, którego nie miał ochoty zabijać. On nie widział powodu, dla którego ma go zabijać, dlatego odczuwał opór. I tutaj jest pierwsza duża tajemnica związana z wiedzą o zabijaniu. Otóż na wszystkich polach bitew, na wszystkich polach bitew, do II wojny światowej włącznie, do przeciwnika strzelało od 15 do 20% żołnierzy. Reszta, czyli 80-85%, miała z tym potężne trudności. Miała trudności z wycelowaniem broni w stronę przeciwnika i z
oddaniem strzału. Co w tym czasie robili? Ładowali broń na przykład muszkiety, tak? Bardzo pracowicie to robili, no bo chcieli się do czegoś przydać, tak? Podawali broń tym, którzy strzelali, tak? Albo padali plackiem na ziemię, udając zabitych ewentualnie. Takie były strategie mniej więcej. W bitwie pod Gettysburgiem, czyli tej największej bitwie wojny secesyjnej, wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, po tej bitwie zebrano z pola walki 27 tysięcy muszkietów. Dosyć dużo, 27 tysięcy. Z czego 24 tysiące to była broń załadowana. Czyli tylko 3 tysiące tych muszkietów miało puste lufy, a 24 tysiące sztuk to była broń załadowana. Z czego 12 tysięcy tych muszkietów było załadowanych więcej niż raz. Czyli w lufie miało dwa ładunki co najmniej. 6 tysięcy sztuk muszkietów, uwaga, miało od 3 do 10 kul w lufie. Zwróćmy uwagę, 6 tysięcy muszkietów miało od 3 do 10 kul w lufie, tak? Dlaczego? Proces ładowania muszkietu jest dosyć skomplikowany i długotrwały. To trzeba najpierw tam oczyścić lufę, z tego co pamiętam, później wsypać coś tam, ubić, wrzucić kulę. To trwa długo. Proces oddania strzału jest szybki. Pyk i po wszystkim. Dlatego, zgodnie z logiką, większość tych muszkietów powinna być pusta. Strzelić jest łatwo, załadować jest trudno. Wniosek z tego jest taki. Bardzo wielu z tych żołnierzy, którzy brali udział w bitwie pod Gettysburgiem, sprawiało tylko wrażenie bardzo zajętych, kiedy dowódca patrzył, to oni ładowali po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty tę samą broń. Później składali się do strzału, udawali, że strzelali, że strzelają i znowu ładowali. Znowu udają, że strzelali i znowu ładowali. A kiedy strzelali, to przeważnie albo w niebo, albo w ziemię, ale nie do człowieka. Dlaczego? Kolejny przykład, który świadczy na korzyść tej tezy. Dwa regimenty podczas wojny secesyjnej potrafiły się spotkać na odległość około 30 metrów. No, czyli naprawdę niedaleko. Z tej odległości trafić w cel wielkości człowieka to jest prościzna dla średnio wyszkolonego żołnierza. Mówimy o muszkiecie. To nie była mało celna broń. To była broń dosyć celna. I strzelały do siebie aż do zmierzchu. Ostrzał ciągnął się godzinami i na minutę padało od jednego do dwóch żołnierzy. Wyobrażasz sobie coś takiego? Tak naprawdę po jednej salwie jednego regimentu stojącego w dwuszeregu powinien cały regiment naprzeciwko paść trupem. Tymczasem strzelali, 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 wiał wiatr, śpiewały ptaki, szły chmury po niebie, zachodziło słońce, a oni wciąż do siebie strzelali. Było dużo dymu, było dużo hałasu, wykonywali rozkazy, no i padał jeden do dwóch żołnierzy na minutę. Dlaczego? Bo po prostu celowali nie w człowieka, czy celowali w ziemię, celowali w niebo, albo tylko udawali. Ludzie generała Crooka nad potokiem Rosebound Creek wystrzelili w kierunku Indian 16 czerwca 1876 roku 25 tysięcy kul. Zranili tą oszałamiającą liczbą 99 osób. Do celu trafiała co 252 kula. Fantastyczna skuteczność, prawda? Nie dlatego, że oni byli ciamajdami, które nie umiały trafić do celu. Tylko dlatego, że nie chcieli strzelać do ludzi. Nie chcieli strzelać do ludzi. Historycy, ci tacy bardziej rozgarnięci, mówią, że starcia między miastami państwami w starożytnej Grecji były tylko trochę bardziej niebezpieczne od futbolu amerykańskiego. To jest też ciekawe, prawda? Aleksander Macedoński podczas wszystkich swoich wypraw stracił od miecza tylko 700 ludzi. Przypomnijmy, że za nim szedł cały naród. To były niezliczone rzesze, tak? Większość strat wojska ponoszą podczas odwrotu. Warto pamiętać, że wtedy, kiedy żołnierz ucieka, jest większe prawdopodobieństwo, że zginie. A Aleksander nie przegrał żadnej bitwy. No, tak czy inaczej... Tak było. Podczas ucieczki, pamiętajmy, włącza się coś takiego, co się nazywa instynktem pogoni.
kiedy wróg ucieka, nie widać jego twarzy. I wtedy, paradoksalnie, łatwiej jest zabić. Więc należy włożyć między bajki mit, że tak szlachetnie jest, w ogóle nie jest szlachetnie zabić drugiego człowieka, ale że jeśli się staje do walki, to szlachetnie, no to nie będzie, że szlachetnie, jest strzelić do kogoś, kiedy się mu patrzy w oczy. No, jest to nieprawda. Najłatwiej się strzela w plecy, wtedy, kiedy twarzy nie widać. Helikopter w ogniu. Widzieliście ten film Ridleya Scotta, bardzo fajny, bardzo mi się podoba ten film. Mogadiszu, 1993 rok, Somalia. W trakcie tej interwencji zbrojnej czy akcji amerykańskiej było 18 zabitych Amerykanów i 364 Somalijczyków. Dlaczego taka olbrzymia różnica? No, wiadomo, że amerykańscy żołnierze byli wyszkoleni, Somalijczycy nie byli wyszkoleni, ale nie o to chodzi, że Somalijczycy nie umieli strzelać, nie umieli trafić do celu. Tak naprawdę trafić do celu z odległości, powiedzmy sobie, 25-30 metrów, do celu wielkości człowieka, używając nowoczesnej, współczesnej broni, czy to pistoletu, czy to jakiegoś tam karabinu typu AK-47, to nie jest trudno, naprawdę nie jest trudno. Chodzi o to, że żołnierze amerykańscy byli wyszkoleni w strzelaniu do człowieka, a Somalijczycy nie. Na tym polegała różnica. Nie na umiejętności strzelania, tylko na umiejętności strzelania do człowieka. Przykład z wojny wietnamskiej, opisywany przez Grossmana. Wyobraźmy sobie żołnierza amerykańskiego. To jest prawdziwy przykład, opisany przez jednego z weteranów, który wchodzi do tunelu. Wiadomo było, że Wietkong drąży tunele pod ziemią, no i korzysta z nich, tak? Więc Amerykanin wczołguje się do tunelu, włącza latarkę i tam widzi kogo? Widzi Wietnamczyka. Wietnamczyk je ryż z miseczki, wcina sobie ryż. Wietnamczyk patrzy na Amerykanina, Amerykanin patrzy na Wietnamczyka, ani Wietnamczyk, ani Amerykanin nie wyciągają broni. Wietnamczyk kończy przeżuwać, chowa sobie miseczkę gdzieś tam do torby, odczołguje się w mrok tunelu, na co Amerykanin odczołguje się w swoją stronę. Żaden z nich nie wyciągnął broni, żaden z nich nie odważył się strzelić. Ten Amerykanin wspominał, że gdyby spotkał się z tym Wietnamczykiem gdzieś w barze przy piwie, to najprawdopodobniej zakończyliby wojnę amerykańsko-wietnamską w Trymiga. No niestety nie mieli takiej możliwości. Inny przykład, druga wojna światowa. Amerykański żołnierz idący w pojedynkę, wchodzący na łąkę jakąś tam, spotyka japońskiego żołnierza. Ważne jest to, że i jeden, i drugi byli bez oddziału, bo obecność oddziału zwiększa prawdopodobieństwo oddania strzału do człowieka. O tym sobie będziemy mówili za chwilę. W każdym razie wychodzą obaj na łąkę, widzą siebie nawzajem, obaj mają lufy opuszczone, patrzą sobie w oczy i niemal jednocześnie obaj kręcą głowami, że nie będą do siebie strzelali, odwracają się i rozchodzą. Te przykłady służyły temu, by pokazać, że istnieje naturalny opór przed odebraniem życia drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego, gdzie człowiek się znajduje. Nawet na wojnie ten opór bywa bardzo silny. O naturze, o przyczynach tego oporu Grossman pisze niewiele. Pisze jedynie, że jest to potężny opór i że on bywa nawet silniejszy od instynktu samozachowawczego. Chciałbym to podkreślić. Opór przed odebraniem życia drugiemu człowiekowi bywa silniejszy od instynktu samozachowawczego. Czyli mamy sytuację, gdzie dwie osoby mierzą do siebie z broni i wiedząc, że druga osoba może za chwilę oddać strzał, nie decydują się na pociągnięcie za język spustowy swojej broni, bo tak silny jest ten opór. Więc to nie jest prawda, że człowiek musi walczyć albo zginąć. Człowiek czasami woli zginąć, żeby nie walczyć. Bardzo ciekawe. Kto nie odczuwa oporu przed zabijaniem? 2% żołnierzy. 2% żołnierzy, tak zwani żołnierze, urodzeni żołnierze, żołnierze
idealni nie odczuwa oporu. Kiedy zbadano te 2% dokładnie, okazało się, że oni wykazują zachowania psychopatyczno-agresywne. Grossman jest bardzo ostrożny tutaj, jeśli chodzi o tych żołnierzy. Twierdzi, że nie należy mówić od razu, że to są psychopaci, bo przecież potrzebujemy żołnierzy, którzy nie odczuwają oporu, prawda? Którzy wykonają swoje zadanie. On ich porównuje troszeczkę do psów pasterskich, którzy chronią stado owieczek. Większość ludzi to są owieczki. 2% to są psy pasterskie. Jest jeszcze pewien procent wilków, czyli takich ludzi agresywnych, którzy lubią przemoc i nieważne jest, czy kogoś bronią, czy kogoś atakują, byleby ta przemoc była. No, warto zaznaczyć, że Chris Kyle, czyli autor książki American Sniper, na podstawie której powstał film Clint Eastwooda, on wdawał się w bójki bardzo często. W barach tłukł się regularnie i regularnie trafiał do aresztów policyjnego. Oczywiście twierdzi, że nigdy nie prowokował bójki, no ale żyje na tym świecie 46 lat. I to ja w życiu nie sprowokowałem bójki i w życiu nie uczestniczyłem w bójce. Natomiast Chris Kyle twierdzi, że nie prowokował, ale jakimś dziwnym trafem ciągle jego ktoś atakował. Wielkiego byka, ciężkiego, wysportowanego faceta, na widok którego każdy rozsądnie myślący mężczyzna tuliłby uszy i mówił: przepraszam, nic do pana nie mam. No więc tak było. Tak czy owak, istnieje ten opór. I jak zaznacza Grossman, to jest wielka nadzieja dla ludzkości, że ten opór jest, całe szczęście, że jest, i nie wierzmy w to, że podczas wojen, podczas bitew ludzie tak chętnie do siebie strzelali. Nie, oni rzeczywiście chętnie strzelali, ale niekoniecznie do siebie. No idźmy dalej. Kolejny rozdział w książeczce Grossmana dotyczy zaburzeń psychicznych na polu walki i na samym początku Grossman podaje bardzo ciekawe takie stwierdzenie, taką tezę, która jest prawdziwa. Mianowicie taka, że prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych u żołnierza jest większe niż to, że zostanie on zabity. Czyli bardziej prawdopodobne jest, że ja będę miał kłopoty psychiczne niż to, że będę zabity. Pokazuje też krzywą efektywności żołnierza na polu bitwy w sytuacji ciągłych starć. Ta krzywa jest bardzo ciekawa. Ona mówi o tym, że przez pierwszych 10 dni żołnierz uzyskuje doświadczenie bojowe, przez następnych 20 dni osiąga szczyt sprawności bojowej, czyli tak do 30 dnia ciągłych starć. Od 30 do 45 dnia następuje faza nadpobudliwości, w którą wmontowana jest faza nadmiernej pewności siebie. Od 45 dnia do 60 następuje spadek sprawności bojowej i to jest faza wyczerpania emocjonalnego, a od 60 dnia stałych walk rozpoczyna się okres wegetacji. Żołnierz nie nadaje się do żadnych działań wojennych, do walki, więc przetrzymywanie żołnierza podczas ciągłych starć dłużej niż 60 dni mija się z celem, chyba że to jest żołnierz, który należy do tych 2%. Tak? No i nie ma żadnego niczego dziwnego w tym, że ci najtwardsi z twardych, czyli żołnierze SAS, żołnierze SEALS czy Delta Force, to są właśnie ci najczęściej, którzy zależą do tych 2%. Oni się nie wyczerpują. Oni się nie wyczerpują. Czyli ci psychopatycznie agresywni żołnierze. Jakie bywają zaburzenia psychiczne związane z byciem na polu walki? No, przewlekłe zmęczenie, co jest dosyć oczywiste. Dezorientację. Na czym polega dezorientacja? Nie na tym, że ja nie wiem, gdzie jest lewa, gdzie jest prawa strona świata, tylko na tym, że potrafię się na przykład śmiać z tego, że kogoś zabiłem, albo no, w jakiś tam sposób brzydko postępować wobec zwłok. Zresztą Kyle o tym pisze w książce American Sniper. Pisze o tym, że potrafili się śmiać z tego, że kogoś zabili, nawet potrafili przerzucić jakieś zwłoki przez płot, już nie pamiętam dlaczego. I komentuje to. No tak, można powiedzieć, można się zdziwić, dlaczego myśmy się śmiali.
No ale były w nas bardzo silne emocje i te emocje szukały ujścia, więc najprostszym jakby wentylem dla różnego typu emocji jest śmiech. Myśmy się śmiali, chociaż w tej chwili, kiedy już jestem w Stanach Zjednoczonych, jest spokój, to uważam, że nie powinienem był się wtedy śmiać, ale wtedy wszyscy się śmiali. Więc to jest ta dezorientacja. Histeria konwersyjna. Co to jest konwersja? Konwersja to jest taka sytuacja, w której moje napięcie wchodzi w ciało, tak? Na przykład zaciska mi się pięść i nie mogę jej otworzyć, albo mam jakiś skurcz w karku, albo mówię, że nie mogę zgiąć wskazującego palca prawej ręki. W związku z tym nie mogę strzelać, bo ten palec jest sztywny. I to nie jest symulacja, ja nie symuluję, ja nie kłamię, tylko rzeczywiście ten palec nie chce się zgiąć. To jest właśnie konwersja. Stany niepokoju to naturalne, zachowania obsesyjne i kompulsywne, zaburzenia charakterologiczne, to wszystko może się przydarzyć żołnierzowi na polu walki. Jakie jest leczenie żołnierza? No, ewakuuje się oczywiście go, ale nie za daleko. Ewakuuje się żołnierza tak, na taką odległość, żeby ciągle był w zasięgu ognia artyleryjskiego. Daje się mu wsparcie, daje mu się odpocząć, a później wraca na front. Chodzi o to, żeby nie miał poczucia, że może uciec do domu, bo gdyby tak było, to mnóstwo żołnierzy zaczęłoby symulować i dawać wariatów po to, żeby wrócić do domu. Strach. Kolejna ciekawa rzecz, bardzo zaskakująca, bo kiedy zapytać zwykłego człowieka, takiego na ulicy, spacerującego sobie po ulicach Warszawy, Chotomowa czy innej wsi, jak myślisz, czego boi się żołnierz, to odpowiedź wydaje się oczywista. Żołnierz boi się tego, że zginie. Żołnierz boi się tego, że zostanie zraniony. Taka jest pierwsza dosyć oczywista odpowiedź, ale to nie jest prawda. Jak się okazuje, to nie jest prawda. Okazuje się, że żołnierze boją się o wiele bardziej czegoś innego. Według badań boją się tego, że zawiodą swoich towarzyszy broni. Ogarnia ich wielkie poczucie niepokoju, bliskie poczucia winy. Boją się nie tego, że zostaną zranieni czy zabici. Owszem, obawiają się tego, ale największy niepokój, niemal panikę czują w związku z tym, że mogą zawieść swoich braci, swoich towarzyszy broni. Czy przyszłoby wam to do głowy, że to jest ich główny lęk? Co to znaczy zawieść towarzyszy broni? Co to znaczy? No więc, ten niepokój związany jest z tym, że ja szykuję się do akcji, tak, podczas której wiem, że stanę twarzą w twarz z tak zwanym wrogiem, czyli z człowiekiem po drugiej stronie i wiem, że będę musiał zabijać, odbierać życie. Jeśli zabiję drugiego człowieka, to będę mordercą, będę przeklęty. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Człowiek zabija na wojnie człowieka. Nie to, że tamten jest wrogiem, zwierzęciem, jakimś bytem eterycznym. Nie, to jest człowiek. Żołnierz na rozkaz zabija drugiego człowieka. Więc staje się przeklęty. Ale jak nie zabije i wskutek tego, że nie zabije, tamten zabije jego przyjaciela, jego brata, człowieka z jego oddziału, to też będzie przeklęty. Tak? Nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Zabiję, jestem przeklęty. Nie zabiję, też jestem przeklęty. Czyli jestem złapany w pułapkę, w której oba rozwiązania, zabiję, nie zabiję, powodują, że staje się przeklęty. No łatwo można zwariować, prawda? Więc boją się żołnierze zabijania, tego, że będą musieli zabijać i tego się boją, że mogą się nie przemóc. Dlatego panicznie boją się zawieść swoich towarzyszy. Widzicie, jakie to jest. Wydawałoby się, że największym problemem żołnierza to jest to, że może zginąć albo być zranionym. Tymczasem nie.
Największe jego niepokoje, paniczne lęki dotyczą tego, że będzie musiał zabijać i że może się nie przemóc. No dobrze, teraz cytat. Strach powiązany z wyczerpaniem, nienawiścią, obrzydzeniem i niewykonalnym zadaniem pogodzenia tych uczuć z koniecznością zabijania w końcu sprowadza żołnierza tak głęboko w otchłań przerażenia i poczucia winy, że ten zaczyna osuwać się w regiony określane przez nas mianem szaleństwa. I co? Zaskoczenie, prawda? Bo wojna jest niby taka fajna. No więc chciałem wam powiedzieć, że wojna to jest fajna w grach komputerowych. No takich. Nawet w filmach bywa fajna wojna. Wtedy, kiedy jest ketchup zamiast krwi i wtedy, kiedy to są aktorzy i wtedy, kiedy to jest animacja komputerowa. Tam wojna jest fajna. Ale prawdziwa wojna nie jest niczym fajnym. Wręcz przeciwnie, zgodnie z relacjami żołnierzy, którzy byli w Afganistanie, w Iraku, zgodnie z relacjami polskich żołnierzy również, wojna jest przerażająca i lepiej, żeby żadnych wojen nie było, bo one sprowadzają na tych, którzy są na wojnie, szaleństwo. I to szaleństwo nie związane ze strachem przed utratą życia, ale ze strachem przed zabijaniem. Zwróćmy uwagę, że Chris Kyle, czyli ten American Sniper, on nie miał żadnych wyrzutów sumienia. On nie miał żadnych wątpliwości, no ale on należał do tych 2%. Dla niego rebelianci iraccy byli złem, tak ich nazywał, evil, dzikusami, savages. Niczym więcej. Dlaczego on ich tak postrzegał, o tym może za chwilę. Warto wspomnieć o tym, że Kyle opowiada w swojej książce o pewnym pilocie, który z nim współpracował przez jakiś czas, na dachu podawał mu amunicję, no robił różne tam z nim rzeczy na tym dachu. I Kyle, to było chyba w miejscowości Fallujah, i Kyle był zdumiony tym, że ten pilot nie oddał ani jednego strzału do rebeliantów. Kyle tam cały czas kogoś zabijał ze swojej snajperki, a ten pilot ani razu nie strzelił do wroga. Co warto zauważyć, że na polu walki funkcjonują różni ludzie. To są żołnierze i to są na przykład sanitariusze. I okazuje się, że sanitariusze nie mają praktycznie żadnych zaburzeń psychicznych. Chociaż są narażeni na ostrzał i chociaż biegnąc do padłego żołnierza mogą zostać zabici. To jest duże ryzyko, prawda? Chociaż z tego co wiem, współczesna doktryna wojenna już jest taka, że żeby sanitariusz się nie narażał, nie biegł do padłego żołnierza wtedy, kiedy jest ostrzał, ale ja podejrzewam, że i tak to robią. I nie mają w związku z tym zaburzeń psychicznych. Ludność cywilna poddana dywanowym nalotom, na przykład w Dreźnie, także nie przedstawiała praktycznie żadnych ponad normę wykraczających zaburzeń psychicznych. Zaburzenia psychiczne w takim razie występują u kogo? U kogo? No u tych, którzy muszą zabijać. U tych, którzy muszą zabijać. One nie wiążą się z lękiem przed śmiercią, a wiążą się z lękiem przed zabijaniem, przed odebraniem życia drugiemu człowiekowi. Wyczerpanie. To jest kolejna istotna rzecz, o której pisze Grossman. On pisze, że największymi wrogami żołnierza to jest brak snu, brak jedzenia i wpływ żywiołów. Trzeba pamiętać, że aż do II wojny światowej więcej żołnierzy umierało wskutek chorób, aniżeli od kuli wroga, czyli po prostu same warunki, wilgoć, głód, choroby były gorsze od walki. Napoleon mawiał, że największą cnotą żołnierza jest odporność na złe warunki podczas wojny. I tutaj kilka cytatów. Brak dobrego jedzenia jest największym zamachem na morale żołnierzy, czyli ważne jest dobre jedzenie, dlatego nie dziwmy się i nie żałujmy żołnierzom, którzy są gdzieś tam na polu, w teatrze działań wojennych, dobrego jedzenia. To jest dla nich naprawdę ważne. Wilgoć przeżera ludzi tak samo jak karabiny, tylko wolniej i głębiej. To jest kolejny cytat. No Chris Kyle o wyczerpaniu pisze niewiele. Właśnie.
znowu Seals, właśnie Supermani, nawet opisuje sytuację, w której jednemu z jego towarzyszy szrapnel utkwił pod rzepką kolanową i on się nie uskarżał wcale. Na kolana Kyle'a zwaliła się ściana, trochę mu popsuła te kolana, on też nie narzekał na to, tylko raz na miesiąc brał jakieś tam zastrzyki i ciągle walczył. Hampton, Dan Hampton, czyli ten pilot F-16, no on wspomina czasami o wyczerpaniu. Nie wiem, czy wiecie, że pilot bojowy potrafi latać podczas jednej misji 8 godzin, czasami nawet 12 godzin non-stop w jednej kabinie, w jednym kokpicie. Jest mu oczywiście niewygodnie, czasami jest odwodniony, bardzo często jest odwodniony, jest głodny. No o potrzebach fizjologicznych Hampton pisze, że opis, jak się załatwia w samolocie, jest tak skomplikowany, że zajęłoby mu to pół książki, więc nie opisuję tego, ale no mają tam specjalne jakieś tam pojemniki na to. No tak, czyli wyczerpanie. Dalej, kolejny rozdział w książeczce pana Grossmana to jest zatytułowany Bagna strachu i poczucie winy. Na co zwraca uwagę Grossman w tym rozdziale? Na rzecz dosyć oczywistą, która nie przychodzi nam często do głowy. Mianowicie taką, że żołnierz, taki zwykły żołnierz, nie mówimy tutaj o Sealsach czy SAS, tylko mówimy tutaj o Rangersach, Marines, takich Army, zwykłych żołnierzach, to nie jest nikt nadzwyczajny. To jest jakiś Janek, to jest jakiś Krzysiek, którzy normalnie mają na sobie t-shirty, dready, mogą nosić, a w armii ich golą. Strzygą, zakładają na głowę hełm, dają mundur, karabin, ale to jest wciąż Krzysiek i Janek, tak? Tylko że z karabinem, w mundurze i z hełmem, ale to jest ciągle zwykły człowiek. I ten Krzysiek i Janek nagle widzą na polu walki jelita na wierzchu, przecięte w pół ciała, rozerwane głowy, urwane kończyny. Mózg gdzieś walający się na trawie albo na kamieniach, tak? Zwłoki uwalane własnym kałem, własnych przyjaciół, którym odebrano życie w okrutny sposób. Żołnierze ci, jak pisze Grossman, toną w przerażeniu i poczuciu winy, że zginęli ich przyjaciele, a oni nie mogli im pomóc. I tak dzisiaj czytałem wywiad z polskim snajperem, który wrócił z Afganistanu, wybaczcie, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Zapytano go, czy można się przygotować na to, co jest na wojnie. Powiedział, że nie. Nie da się przygotować na to, bo nigdy nie wiadomo, jak człowiek zareaguje na sytuację, kiedy pada szrapnel i raptem wszyscy są ranni. Także pamiętajmy, wojenka jest fajna tylko w grach komputerowych, a nie naprawdę. Nie naprawdę. Bo widok zwłok w okrutny sposób pokiereszowanych, widok człowieka, w zasadzie byłego człowieka, który jest bez głowy i tak dalej, jest tak przerażający, że ten Krzysiek i Janek po prostu nie mogą być na to przygotowani. Zresztą też warto pamiętać, że podstawowym odruchem, bardzo często opisywanym po odebraniu komuś życia, kiedy jeden żołnierz jest z drugim człowiekiem i strzela do niego, jest wymiotowanie. Żołnierz, który zabił drugiego człowieka na polu bitwy, według opowieści weteranów z II wojny światowej, z wojny w Wietnamie, wymiotuje. Tak mocno to przeżywa. Bo to jest Krzysiek i Janek, nieprzygotowany do tego. Chris Kyle, on opisywał swoją służbę jako pomoc i ratowanie Amerykanów. On nie był oprawcą, on ratował i tak sobie ustawił to mentalnie w głowie, że on ratuje po prostu Amerykanów. Miał poczucie winy, na przykład przebywając między turami Stanów Zjednoczonych, że nie jest w Iraku i że nie ratuje więcej swoich kolegów, przyjaciół z różnych oddziałów. Kolejny rozdział w książce Grossmana nosi tytuł Wicher nienawiści. Chodzi tutaj o odczucie wrogości płynące ze strony innego człowieka. Odczucie wrogości płynące ze strony innego człowieka. Wyobraźcie sobie, że stoi naprzeciwko was człowiek, który jest gotów zrobić wam krzywdę.
który chce zrobić wam prawdziwą krzywdę, wybić zęby, wbić nóż w brzuch, złamać rękę albo odebrać życie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. To jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie tak naprawdę, bo tutaj się kończą żarty. Zaczyna się przerażenie i niedowierzanie. Co ja mu zrobiłem, że tak mnie nienawidzi? I ta nienawiść widziana w oczach drugiego człowieka, który chce odebrać nam życie, ona może spowodować właśnie zaburzenia psychiczne. Według Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders jest tak, że zaburzenia mogą być szczególnie dotkliwe lub długotrwałe, jeśli źródłem stresu jest inny człowiek. Nie to, że się zawaliła ściana, nie to, że coś wybuchło, tak? Ale zobaczyłem innego człowieka, który tak mnie nienawidził, że chciał mnie zabić. Człowiek pragnie akceptacji. Zwróćcie uwagę, idziemy sobie ulicą, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, wchodzimy do jakiegoś miejsca publicznego, tak naprawdę chcemy być akceptowani i chcemy kontrolować otoczenie w jakiś sposób. To znaczy nie lubimy sytuacji, w której raptem ktoś wstaje i zaczyna strzelać, prawda? Tylko wchodzimy do kina, to wchodzimy tam po to, żeby obejrzeć sobie film, a nie po to, żeby uczestniczyć w jakiejś masakrze. Jawna wrogość ze strony innego człowieka zaburza ten obraz świata. Bardzo często spotykam się z takim stanowiskiem, dlaczego te kobiety, które były zgwałcone, tak marudzą. Co one tak marudzą? Tak? Co, facet je zgwałcił, dobrze, miał 1,5 minuty przyjemności i skąd ta trauma? Tak? No właśnie ci ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, że trauma zgwałconej kobiety nie bierze się z tego, że została pokaleczona, czy że użyto jej narządów płciowych do zaspokojenia czyjejś chuci. Ale, jak pisze Grossman, znacznie bardziej niszczące są bezsilność, szok i przerażenie, że można zostać tak znienawidzonym, zhańbionym, poniżonym i wykorzystanym przez inną istotę ludzką. Stąd się bierze trauma. Z widoku twarzy tego człowieka, który potraktował tę kobietę z taką nienawiścią. I cytat. Przeciętny człowiek unika wdawania się w agresywne spory oraz zdecydowanego zaznaczania swojego stanowiska i obawia się sytuacji, w których będzie zmuszony stawić czoła irracjonalnej agresji czy nienawiści. Żołnierz podczas walki niczym się od niego nie różni. Opiera się obowiązkowi i przymusowi włączenia się w agresywne starcie z wrogiem i obawia się konfrontacji twarzą w twarz z ucieleśnianą przez niego irracjonalną agresją i wrogością. I inny cytat. Co więcej, historia pełna jest opowieści o żołnierzach, którzy popełnili samobójstwo lub zadali sobie potworne rany, by uniknąć udziału w walce. To nie strach przed śmiercią skłonił tych ludzi do samobójstwa. No jak może strach przed śmiercią skłonić człowieka do samobójstwa? Podobnie jak popełniający samobójstwo cywile wolą umrzeć lub okaleczyć się, niż zmierzyć z agresją i wrogością otaczającego świata. Taka jest właśnie wojna. Taka jest właśnie wojna. Że człowiek woli czasami popełnić samobójstwo, niż zmierzyć się z jej potwornością. Bo wojna, kochani, jest potworna. Zatem, Grossman zadaje pytanie, co bardziej obniży morale jakiegoś oddziału? Ostrzał artyleryjski, który jest często bardzo skuteczny, czyli giną od niego ludzie, czy wysłanie na tyły tego oddziału jednego dobrze wyszkolonego oddziału żołnierzy? No i chodzi o to, że morale obniża bardziej ten oddział niż ostrzał artyleryjski, bo chodzi o widok nienawidzącej nas twarzy. Widok nienawidzącej nas twarzy. On obniża morale, tak? To właśnie budzi szok i przerażenie, że ktoś może nas tak nienawidzić, że odmówi nam człowieczeństwa i będzie gotów odebrać nam życie. To właśnie Grossman nazywa wichrem nienawiści. I dzięki niemu po raz pierwszy zrozumiałem, skąd się bierze agresja
tych ludzi, którzy szkolą młodych rekrutów. Skąd się bierze ta przysłowiowa agresja sierżanta, który drze się na szeregowego? No więc według Grossmana oni hartują żołnierzy, jakby zaszczepiają ich, uodporniają ich na nienawiść, bo wiedzą, że ci żołnierze być może zetkną się na polu bitwy z nienawiścią ze strony wroga. Jeśli już raz zaznają tej nienawiści ze strony instruktora, to kiedy zobaczą tę prawdziwą nienawiść na polu bitwy, być może ona nie wywrze już na nich tak dewastującego wpływu. Co to jest hart ducha? Hart ducha według Grossmana jest bardzo ważna rzecz, która bierze się z której źródło jest dosyć zaskakujące. Mówi tak, że przeciwieństwem hartu ducha jest wyczerpanie. Przeciwieństwem odwagi jest tchórzostwo. A co to jest to wyczerpanie? Skąd się bierze siła oddziałów? Według Grossmana siła oddziałów bierze się z tego, że są wypoczęte. Po prostu. Niezmęczone znojem wojennym. I dlatego bardzo często bitwy wygrywali ci wodzowie, którzy mieli w odwodzie świeże oddziały. Niezmęczone, nie oddziały weteranów. Oddziały po prostu, które były jeszcze nie skalane znojem wojennym. One ruszały do bitwy i w ten sposób wygrywały starcia. Jest znany przykład pewnego błędu taktycznego. Podczas II wojny światowej w Normandii marszałek polny Montgomery wysłał do ataku weteranów z Afryki Północnej. No i okazało się, że był to błąd, bo ci weterani byli nieskuteczni. Lepiej by było, gdyby wysłał żołnierzy świeżych, nie znających jeszcze wojny. Oni by byli po prostu skuteczniejsi. Czyli znowu pryska mit, że weteran, doświadczony żołnierz jest skuteczniejszy na polu bitwy. Z reguły nie. Z reguły nie. Z reguły ten naiwny, świeży żołnierz, pełen entuzjazmu, on jest skuteczniejszy od weterana. Chyba, że ten weteran to jest właśnie taki komandos należący do 2% tych żołnierzy niezniszczalnych. Ciężar zabójstwa. No więc jest tak. Zabić, poczucie winy, tak? Jest niesamowity przykład w książce Grossmana pokazujący sytuację z II wojny światowej. Wbiega żołnierz amerykański do bunkra. W tym bunkrze jest żołnierz niemiecki. Strzelają obaj do siebie jednocześnie. Amerykanin trafia, Niemiec nie trafia. Niemiec nie ginie od razu, tylko osuwa się i powoli umiera. I na jego twarzy Amerykanin widzi nienawiść. Nienawiść skierowaną do Amerykanina, który strzelił i który go trafił. Amerykanin nie jest w stanie znieść tej nienawiści. Okrywa pledem swoją ofiarę, żeby jej było cieplej. Daje papierosa temu człowiekowi, zapala i siedzi przy nim. I czeka. Ale nie czeka na to, że tamten umrze, tylko czeka na to, kiedy tamten przestanie go nienawidzić. I w tym opisie jest relacja, że ten Niemiec uspokaja się, twarz przestaje być maską nienawiści, jakby akceptuje tę sytuację i umiera ze spokojem. Ten Amerykanin potrzebował tego, żeby ten Niemiec umarł w spokoju, już nie nienawidząc go za to, co ten Amerykanin zrobił. Nie zabić, też poczucie winy. I Grossman, i Junger w swojej książce Wojna Restrepo opisują, że żołnierzy w jednym oddziale łączy pewien rodzaj bardzo silnej miłości. Oni nie boją się używać tego słowa. Twierdzą, że to jest miłość. O wiele silniejsza niż uczucie, które łączy małżonków. Junger opisuje, opisując właśnie tę kampanię Battle w Dolinie Korengal w Afganistanie, że oni się tam kochają. Oni bez wahania, bez żadnego wahania są gotowi oddać za siebie życie. Jest to dla nich tak oczywiste,
że nie ma w ogóle o czym nawet mówić. Oni po prostu są gotowi jeden za drugiego oddać życie właśnie z tego powodu, że siebie kochają po prostu. Stąd bardzo silne poczucie winy, jeśli ktoś zginie w oddziale, bo to znaczy, że ja nie byłem w stanie wziąć kuli za niego. Jeśli chodzi o ten ciężar zabójstwa, bardzo pomaga język. Zwróćmy uwagę, to jest fajnie pokazane też w takim filmie mało znanym pod tytułem Max. Ten film opowiada o młodości Hitlera, ale nieważne, ten film jest nieistotny w tym momencie. Zwróćmy uwagę, że żołnierz nie zabija, to jest bardzo nieładne słowo, to tylko Chris Kyle mówił otwarcie o zabijaniu, ale żołnierz eliminuje, zdejmuje, strąca, załatwia, usuwa cel. Prawda? Bo tam po drugiej stronie nie jest człowiek. To jest bardzo nieprzyjemnie powiedzieć, zabiłem człowieka, prawda? Tylko strąciłem Kitajca, Żółtka, Szwaba, Jankesa, Arabusa. Cel. Zlikwidowałem cel. Bardzo wygodne to jest. Cytat bardzo przejmujący. Martwy żołnierz zabiera swoje cierpienie ze sobą, a jego zabójcę do końca życia dręczą koszmary. I to jest właśnie kolejna taka tajemnica związana z zabijaniem. Kiedy zabije jeden człowiek drugiego człowieka, to pamięta twarz tego człowieka i pamięta tę scenę do końca życia. I to jest już koszmar. Po zabiciu drugiego człowieka, jak pisze jeden z weteranów Polaków, który wrócił z Afganistanu, przekracza się czerwoną linię i już nie ma powrotu. Co to oznacza? Że człowiek chciałby wrócić. Chciałby znowu wrócić do tego okresu niewinności, kiedy był zwykłym człowiekiem, który nie nosił w sobie tego poczucia winy. Ale już się nie da, prawda? Już się nie da. Więc ja też mam taką refleksję, bo była ostatnio taka moda na dyskusję o tym, żeby posiadać broń w domu. To jest oczywiście replika, to jest zwykły pistolecik strzelający plastikowymi kuleczkami ASG, tak? Ale była moda na dyskusję, czy wprowadzić broń do domów cywilnych, czy nie. No i ci, którzy są za, twierdzą, że no, to zwiększa bezpieczeństwo, tak? Bo odstrasza, bo jak będzie włamanie, to, no, to będzie broń pod ręką. Ja podczas takiej dyskusji zadawałem proste pytanie. Ile razy w ciągu swojego życia znalazłeś się w sytuacji włamania albo w sytuacji takiej, że ktoś bezpośrednio zagrażał ci, chciał ciebie pobić i tak dalej. Przeważnie z drugiej strony wtedy była cisza. Takie sytuacje są po prostu niezwykle rzadkie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli ktoś się zacznie włamywać do twojego domu, wyciągniesz broń, wycelujesz do niego i go zastrzelisz, jakiegoś głupka, jakiegoś gówniarza, który wszedł do domu, bo myślał, że ciebie nie ma i chciał sobie ukraść, nie wiem, laptop, jakąś biżuterię i tak dalej, a ty go zabijesz, to skazujesz siebie na cierpienia do końca życia. Chyba, że jesteś psychopatą. Bo zabicie człowieka to jest trauma. Dla kogo? No oczywiście, dla tego, kto już leży nieżywy, to jest oczywiste, ale dla ciebie przede wszystkim. Dla ciebie, zabójco, który odebrałeś życie człowiekowi. To jest prawdziwy problem. Dlatego użycie broni jest bardzo problematyczne. I wszystkich tych, którzy są zwolennikami posiadania broni, ostrzegam, to nie jest fikumiku. Zabicie drugiego człowieka to nie jest fikumiku. To nie jest tak, że sobie powiem, my home is my castle i miałem prawo to zrobić. To jest koszmar, z którym trzeba żyć do końca życia. I przed tym koszmarem przestrzegają żołnierze zawodowi. Więc nie myśl, że jesteś takim twardzielem i sobie z tym poradzisz. Bardzo ładne zdanie pana Grossmana brzmi tak. Stres powojenny jest prawidłową reakcją zdrowego człowieka, a nie chorobą. Zwróćmy uwagę, że patrzymy na żołnierzy, którzy przeżywają właśnie stres post-traumatic stress syndrome, zespół stresu pourazowego, że oni są chorzy. Nie, oni są normalni. Oni są normalni, tylko wrócili z wojny i w tej chwili normalnie reagują na to, co tam robili i to, co tam zobaczyli. Co ułatwia zabijanie? No przede wszystkim fizyczna odległość. Istnieje
krzywa, na której pionowej osi jest opór przed zabijaniem, im wyżej, tym większy opór, a na poziomej osi jest fizyczna odległość między strzelającym i celem. No i jak łatwo można się domyślić, im bliżej jest wróg, tym większy jest opór przed zabójstwem, a im dalej, tym mniejszy. Najgorzej jest, kiedy widzimy jego twarz, wtedy opór jest największy. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Zabójcy, którzy odbierają życie osobom, które są tuż obok, no to można niestety zobaczyć na różnych filmikach teraz z ISIS, zawiązują im oczy, albo zakładają worki na głowy, albo ustawiają się do ich pleców, stoją za ofiarami, żeby nie widzieć ich twarzy. Wtedy jak człowiek ma worek na głowie, albo właśnie opaskę na oczach, albo nie widzimy jego twarzy, to przestaje być człowiekiem. Kto nie odczuwa oporu przed zabijaniem? No na przykład obsługa artylerii, bo artylerzysta jest tak daleko od pola bitwy, że w ogóle nie widzi, do kogo strzela. Poza tym jest obsługa, tak? Jest kilka osób i każdy go pilnuje. Nie ma tutaj możliwości, żeby ktoś powiedział, ja nie strzelam, dlatego że to jest załoga i wszyscy wszystkich pilnują. Obsługa dział okrętów wojennych też nie ma oporu przed strzelaniem i zabijaniem. Obsługa samolotów bombowych, nawet tych, które bombardowały cele cywilne, też nie miała żadnego problemu, bo była duża odległość. To właśnie o to chodzi. Dan Hampton, ten pilot F-16, też nie czuł oporu. On strzelał z dużych odległości i on strzelał nie do ludzi, on strzelał do artylerii przeciwlotniczej. On jakby nie przyjmował do końca do wiadomości, że tam są jacyś ludzie. On po prostu się bronił, strzelał z dużej odległości. Charakterystyczne jest też myślenie żołnierzy, gdy strzelają do wroga razem z towarzyszami broni, z tymi, którzy należą do ich oddziału. Zawsze mówią, że to mógł trafić ktoś inny. Wszyscy strzelamy, ale przecież strzelał Józek, strzelał Krzysiek, strzelał Jasio. To mogli oni trafić, tak? Ja mogłem nie trafić. To jest takie myślenie obronne, żeby nie mieć później poczucia winy. Popularne w czasie I wojny światowej były granaty. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego granaty? Bo granat to jest taka fajna, w cudzysłowie, broń, którą można wrzucić do okopu i nie widzieć tych, których się zabiło. Słychać tylko wybuch, słychać jakieś jęki rannych, ale nie trzeba ich oglądać i nie trzeba ich widzieć. Dlatego paradoksalnie często podczas I wojny światowej używano właśnie granatów, bo stres, koszt psychologiczny użycia granatu jest mniejszy. Oczywiście mowa tutaj o tym, który rzuca, a nie o tym, który obrywa. Według Grossmana żołnierze, tacy zwykli żołnierze, odczuwają wstręt wobec snajperów. Bardzo ciekawe. Wstręt wobec snajperów, to swoich snajperów, nie snajperów wroga. No, snajperów wroga pewnie też, ale swoich także. Cytat Petera Staffa. Po każdej wojnie amerykańskie wojsko próbuje usilnie zdystansować się od swoich snajperów. Ludzie wzywani podczas wojny do wykonywania niemożliwych zgoła zadań, czyli snajperzy, szybko odkrywają, że w czasach pokoju stają się pariasami. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, Korea, cały czas to samo. I mamy też dobry przykład. Niedawno była premiera filmu właśnie Clint Eastwooda, American Sniper. Michael Moore, reżyser amerykański, znany, przeze mnie bardzo ceniony, twórca filmów dokumentalnych, jego filmy bardzo polecam, takich jak Chorowanie w Stanach Zjednoczonych, Kapitalizm, Moja Miłość, 9-11 Fahrenheit, Zabawy z bronią, kapitalne filmy dokumentalne, bardzo polecam filmy Michaela Moore'a. No ale nawet Michael Moore popełnił pewien błąd w ocenie, bo zacytował swojego dziadka wtedy, kiedy ten film Clinta Eastwooda wychodził i ten dziadek twierdził, że snajperzy to tchórze. No, dziadek był zwykłym żołnierzem, który walczył podczas II wojny światowej i zapomniał o tym, że snajperzy wykonują rozkazy. Snajper to jest człowiek, który jest żołnierzem do zadań specjalnych i dostaje rozkaz. Co do diabła?
miał tego rozkazu nie wykonać, to Stagger dostaje rozkaz, żeby osłaniać jakiś oddział. Dzięki niemu, tak jak dzięki Chrisowi Kyle'owi, z tego oddziału mnóstwo ludzi nie ginie, bo snajper zdejmuje przeciwników, którzy do nich strzelają, a później ci sami żołnierze, którym ten snajper ocalił życie, mają go nienawidzić. Ano tak. Bo snajper widzi twarz przeciwnika. Widzi człowieka, do którego strzela, dlatego wśród snajperów jest bardzo duży odsetek właśnie zaburzeń psychicznych później po tym, co oni zrobili. Kolejny cytat, tym razem o pilotach. Zaledwie 1% wszystkich amerykańskich pilotów, myśliwców, odpowiadał za zestrzelenie prawie 40% wrogich maszyn. Większość najwyraźniej nikogo nie zestrzeliła ani nawet nie próbowała. Zwróćmy uwagę, ja kiedy czytałem książkę Dywizjon 303 czy inne pozycje związane z polskim lotnictwem, takie jak rządu Oganowefy, Janusza Meissnera, El jak Lucy, czy inne książki, których tytułów już w tej chwili nie pamiętam, to się dziwiłem, że tych asów myślistwa jest tak mało. Skalski, Urbanowicz, jeśli dobrze pamiętam, z dywizjonu 303, tam 21 zestrzeleń, 17 zestrzeleń, a inni 1, 2, 0. Dlaczego? Zastanawiałem się. Czy to byli tacy marni piloci? No nie, oni po prostu również mieli opór przed strzelaniem do wroga. Broń biała. No więc to jest ciekawe, że badania dowodzą, że najczęstsze podczas zmagań, podczas bitew bronią białą były cięcia, a nie sztychy. Cięcia, a nie sztychy. Dlaczego? Bo od cięcia się rzadko umiera. Cięcie zadaje ranę powierzchowną, chyba że to jest cięcie w szyję, że to jest cięcie gdzieś w tętnicę ramienną, w tętnicę udową, no to wtedy już jest przykro. Ale jeśli to jest cięcie takie po wierzchu, to od niego trudno umrzeć. Natomiast od sztychu umrzeć bardzo łatwo. I tak się żołnierze bili. Dlatego po bitwach bronią białą było dużo rannych, ale mało zabitych, bo byli to ludzie, którzy otrzymywali cięcia, a nie sztychy. Najbardziej przerażającą bronią, jakby najbardziej przerażającym zabójstwem dla żołnierzy na polu walki jest zabójstwo bagnetem. Zabicie kogoś bagnetem w starciu bezpośrednim to jest coś przerażającego i dla zabijanego, i dla zabijającego. Dlatego wbrew pozorom najrzadszym rodzajem śmierci na polu walki była śmierć od bagnetu. To są nawet zabawne opisy, że kiedy żołnierze byli zmuszeni do szturmu na bagnety, to odwracali broń i używali broni jak maczugi, jak pałki, uderzali kolbą. Jest nawet taka anegdota, kiedy książę Fryderyk Karol zapytał niemieckiego żołnierza piechoty podczas I wojny światowej, dlaczego tak zrobił, dlaczego odwrócił broń i uderzał kolbą. Na to ten żołnierz odpowiedział: nie wiem. Kiedy się podnosi broń, ona jakby sama obraca się w rękach. Bardzo ciekawe, prawda? Więc gdy dwa oddziały ruszały na siebie, na bagnety, to usiłują wtedy zranić siebie kolbą. Używanie bagnetu naraża żołnierza na traumę, żołnierz odczuwa opór przed użyciem bagnetu, dlatego widok oddziału, który rusza na bagnet jest tak przerażający, że najczęściej drugi oddział uciekał. Czyli chcesz złamać morale czyjegoś oddziału, rusz na bagnety. Tylko uważaj, bo sam możesz zacząć uciekać. Więc no 2%, znowu 2% żołnierzy nie odczuwa lęku przed przekuciem wroga bagnetem, a gdy pojawiły się bagnety z ząbkami, no to żołnierzy, którzy używali takich bagnetów i dostali się do niewoli, zabijano, dlatego że uważano, że żołnierz, który używa tak okrutnej broni, powinien zostać zlikwidowany. Okej, słuchajcie, może wystarczy na razie, co? Może zrobimy sobie tutaj przerwę i drugą część nagram niebawem i znowu wrzucę, a tymczasem może odpocznijmy od tych okropieństw, bo
No, dalej będzie też ciekawie, ale to by było za dużo, co? O tej wojnie troszeczkę, więc może skończymy już. Zatem żegnam Was po tej pierwszej części pogadanki o zabijaniu. Żegnają się z Wami moje dwa śliczne, niegroźne pistoleciki strzelające na plastikowe kulki i do następnego razu. Pozdrawiam.